No i dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, szósty odcinek Ghostwire Tokyo. Giganci teraz przed nami. Zobaczymy, mam nadzieję, że uda się szybki odcinek nakręcić. Przechwyci się? No niech się przechwyci. Ostatnio powstali właśnie ci giganci i trzeba ich tutaj, że tak powiem. Tu w tej grze też zmierzamy już powoli do końca, nie? Wiem, może z... Jak to jest szósty, to tak z 3-4 odcinki może? O! Gdzieś UFO? Stroje będą dostępne w połowie drugiego rozdziału? Drugi rozdział dopiero robimy? Dobra, na tym skończyliśmy, nie? A miało być, że ten telefon dzwoni coś tam. Aha, zapomniałem, myszkę muszę sobie zmienić, bo on tak, żeby była wolniejsza, bo to chyba to jest. No nie kojarzę, które jest to ustawienie na tą wolniejszą myszkę, nie? Halo? Dzwoni się. Zaczął rytuał. Na szczęście moc tej kifudy pomoże wam w znalezieniu kolejnych bram Tori. Nie zatrzymujcie się. Aha, KK? Co do Eriki, dzięki. Nie ma za co. Nie ma za co. Przywykłem do brudnej roboty. Powinnam była szybciej się wtedy namyślić, zanim było za późno. Jeszcze nie wszystko stracone. Jesteśmy teraz drużyną. My troje. Nikt troje. Agito ma rację. To dopiero początek walki. Tak. Dzięki. Tak pada, że słyszę, a jakby tu padało. Dobra, dawaj jakąś misję. Do dzieła, partnerze. Dobra. Czyś odkryte bramy Tori. Tori. Odkryte? A tu mamy... Jakieś specjalne bramy Tori odkryć, czy... O, to taka widzę. Czemu akurat to tak przeskakuje? To też takie dziwne jest, że otwierasz mapę i to musi dopiero ci pokazać wszystkie znaczniki. Ja tego nie robię na przykład, nie? No, ja nie tego zatrzymać nie może, że nic. Tylko to musi ci pokazać wszystko. Nie wiem, dla mnie to dziwne jest, no ale... O, i teraz dopiero jak wszystko pokazało, to dopiero teraz można... Dobra, okej, okay, no to jest tych bram... Kroma, ludzie kochane. Dobra, ta jest najbliżej. Dalej, bo miałem zaznaczyć, nie zaznaczyłem. To jest najbliżej, no to zaznaczmy ją. Dobra, chodźmy do niej. To dobrze, że cię mam. Dlaczego? Powiedzmy, że za życia nie poznałem nikogo tak porządnego jak ty. Mhm, kumam. Ciekawe, ile nam to będzie zajmowało robienie tych bram Tori. Na pewno będą przeciwnicy, nie? Ej, 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 co jest? Znowu nie mam tego? Dobra, już mam. Okej, okay, już mam. Tak.
No i pięknie. No bo jakiś telefon dzwoni. Może pykniemy je wszystkie, to jak będzie tak szybko szło, to może pykniemy, nie? Króliki odbytu? Co? Zwariowałeś? Nie wiem po co to robię, no ale... Dobra. Nie pokazuj mi wszystkiego, tylko chcę zaznaczyć to, co chcę. O, i tutaj idziemy. Tu, bo tylko ta strona? Tak, to są te do zrobienia. Okej. Okay. No to dzida. Zobaczymy, jak szybko nam pójdzie robienie tych. Oczyśćmy te świątynie. Tu nawet się nikt nie przypierdzielił, ej. Mgła powinna teraz się rozejść. Idziemy. Przyszli? Dobra. Idziemy, 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 ale jeszcze, jeszcze, jeszcze. Bo to są te, te tu mamy porobić, tak? No chyba, że nam tutaj pokazuje... No ale to tak czy inaczej musimy zrobić jeszcze, o, to po kolei musimy zrobić, bo tam nie dojdziemy. No właśnie, my tam nie dojdziemy, jak tego nie zrobimy, nie? Bo tu nam się odkryje i dopiero będziemy mogli te odkryć, no, także... Gdzie to jest? Tam? Dobra, to zapitalamy. Dobra, tam! O, ludzie! Dawaj ją tam! Kurde. Ostra zawodniczka. Dawaj ją tutaj, już jedziemy. Rozejrzyj się. Do góry jest. Jakiś sposób, aby wejść wyżej. No fajnie po tym wchodzi. No, a jeszcze nas czeka Dead Island przecież. Jeżeli chodzi o nowe gierki, nie? To jeszcze Dead Island. Musimy sobie przecież ograć. Dobra, a może gdzieś tędy? Ej, tędy przecież jeszcze nie przyje... Są nasze duszki w ogóle, nie? Elegancka robota. Elegancka tego. A jakbyśmy tamtędy sobie wliźli? Ja tutaj nie widzę tych. Czy to... Nie, bo to nie jest ten. Dobra. Tu przeskoczymy w ogóle? Kurde, zobaczymy czy tam przeskoczymy, co? Ej, właśnie, tu jest tak, no to dobra, okej. Okay. To my tak to sobie skoczymy tu bez problemu, okej. Okay. Dobra, następna brama torii. No taki odcineczek będzie... Czyszczenia bram torii, no, rzeczywiście... Zarąbisty odcinek. Ten olbrzym zdaje się strzec zwierzę. Tak, ej, no. Będzie problem. Najpierw musimy do tego olbrzyma dotrzeć. A żeby dotrzeć do olbrzyma,
Nie wiem, no tu też odblokujemy, bo tu też pokazało, nie? Kurde, dalej, bo ja to automatycznie chcę... chciałbym zaznaczyć myszką, a tak myszką też nie da, nie? Dobra, to lecimy tego i tu nam tylko to zostaną te trzy. No to szybka misja, dobra. 10 minut ledwo minęło. Dobra, to jest gdzieś tam, tak? Dobra. Uhu. Lepłem coś. Dobra, dawaj go. Dobra, mamy to. Czuję moc. Szybko idzie, dobra. Myślałem, że będzie szło dłużej to. Idzie rachu ciachu i... Rozwalmy ich na kawałki. Ta jest. Dobra, tu mamy oczyszczone. To, no widzicie, no tak czy inaczej nam nic nie pozostaje, jak po prostu iść to po kolei, bo... Bo tak. Wkurza mnie ta kamera, że tak lata, wiecie? Ej, tam jest tą mgła chyba, nie? Sporo Mejki. Co to tu robi? Pewnie na parkometr. To chyba jest... Zaraz, że co? Kramatorium jest na dachu tego budynku. Nie wiem. Wygląda na to, że muszę tam wejść. Dobra, zobaczmy, co uda się znaleźć. To jakoś tam trzeba najpierw wejść. Jak on tak jest wygięty, to będzie mnie widział? Ej, ładnie, dobra, tu jest... Tu, tędy wejdziemy chyba. Kurde, wkurza mnie to chodzenie. Oj, teraz nie mogę? A, tu są, dobra. Gdzie jeszcze jest? A tutaj. Dobra, właś. O Jezus, myślałem, że już nie doletę. Nie no, teraz coraz szybciej nam ta gierka idzie. Taka wprawa. Idziemy dalej. No i tam jest następna brama i ostatnia. W sumie chyba, nie? Nie, ta i jeszcze ta, dobra. No widzicie, mówię, to trzeba zrobić po kolei, bo byśmy i tak nie... Tak byśmy nie dali rady. Ciekawe, tamta też jest do góry, nie? Ja myślę, że tu wejdziemy. Tu jest to zaznaczone? Gdzieś jest ten latający, nie? Nasz pomagier.
Gdzieś go było słychać, ale nie wiem gdzie. Dobra, bo to są dobra, a my musimy iść tam. Dobra, dobra, bo już nas widzieli. Muszę odnaleźć pozostałych. No dawaj, dawaj, chodź tu. Przez to, że to tak lata, to ja nie mogę trafić w ogóle. Ej, no a nie masz prawie w ogóle tych naszych pomagierów, co? Co można było wlecieć do góry. Jak może tędy sobie. Walnijmy, co? Kurde, jak ta myszka lata, nie? Teraz, żeby dobrze wejść tutaj. Dobra, wlaz tutaj, bo... Tędy chyba lepiej będzie, no. Tak mi się wydaje. No właśnie o to chodziło, dobra. Stary, tu jesteś. Jest brama Tori, dobra. Słuchajcie, to... nagrywając... Dzisiaj jest premiera. Oby tak dalej. Ogółem, jak będziecie oglądać, to już ta premiera będzie była wczoraj ze Star Warsów. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie, słuchajcie. Dobra, i teraz już mamy tutaj odkryte. No to tu trzeba tylko tą bramę Tori i jesteśmy na miejscu. Myślałem, że świątynia tsunami. Co się dzieje? Ten olbrzym. I co? I mam z nim walczyć? Ze sobą przyjaciół. Chyba jesteś niepoważny. O, już tu są. Dobra, mam te, dobra. To jest spoko. O, mi dygła. Gruby wypierdzielaj. Ale wichur. Dobra. Coś tu jeszcze idzie rozwalić? Gdzieś są, są. Gdzie są? Tutaj, dobra. O, to ta jakaś... Kurde, ta? Melania? Melania z nożyczkami? Leć się! Ludzie kochane. Dobra, ładnie. Mogliby uprzedzać przed. No i co teraz?
nie damy rady podejść bliżej. Cała okolica jest spowita mgłą. Jeżeli się tam znajdziemy, podrze nasze dusze na strzępy. Zaiste. To co mamy zrobić? Po prostu przedrzemy się przez mgłę. Pójdę pierwszy. Sam. Dobra, Matori? Niemal żal. Tym gorzej dla nich. Co to za kula? Arps. Przebijemy się przez mgłę? Naprawdę możemy to zrobić? Spokojna głowa. Rinko i reszta znaleźli na to sposób. Mam tylko nadzieję, że zadziała. No to dawaj, gdzie tam mam maszerować za tobą? O kurde, kawał drogi. Dobra, no ale trzeba tam dotrzeć. Zróbmy to. No jest 150 metrów. To się wydaje dalek, a to jest tak naprawdę blisko, nie? Dobra, tam nie dajemy się z nim. Walić to. Do środka. Zejdź do piwnicy. No dobra, panie. Ej, ale zapisać możemy chyba, nie? Możemy, dobra, bo żeby nie było, że gdzieś tutaj zginiemy. Co, idź? Więcej tych stworów. Możemy przywrócić zasilanie? Tak, wyłącznik jest tam, gdzie wskazuje światło latarki. No to znaczy? Spróbuj wizji spektralnej, nigdy nie wiadomo, co możemy znaleźć. Dawaj tu światło, bo... O! Co to jest? Zepsucie utrudnia nam życie. Dobra, mamy to, ciśniemy dalej. O ta pinda! O, mnie chwyciła, tej? Hej, hej! Hej, udało się. Nieźle się spisało. Dobra. Wszystko gra? Martwią się. Czemu ja płucam w ogóle? Rozwaliłem ją? Dobra. Ej, gruby. Gruby się nie dostał. Chyba z Gwiezdnych Wojen, kurde? Pałka?
tutaj. Ciemność widzę. To jest motor, dostaniemy? Popatrz na to. Raz widziałem. To był podrasowany motor Rinko. O kurde. Tylko co jest w nim podrasowanego? Z tego co słyszałem, ma jakiś. Może porysowany. Teoretycznie powinniśmy przebić się przez mgłę. A w rzeczywistości? Cicho. Nie. Daj mi sekundę. Nie chcę nawet odpalić. Skąd ja to znam? Nie ma paliwa. Do tego padła turbosprężarka. Aby go naprawić, no co mnie taki motor? Zmienić wirnik turbiny. Prawdziwym problemem jest wonny olej z zaświatów. Że co? To nie byle jaki motocykl. Potrafi przedrzeć się przez mgłę. Ale do tego potrzebuje specjalnego oleju z zaświatów, a nie mamy ani kropli. Dobra, skąd go wytrzaśniemy? Nie wiem. Kto ma wiedzieć? Skoro nie wiesz, to co mamy zrobić? Telefonkiem. Lepiej odbierz. Pewnie ktoś narzuci nam swoją moc. Nie miałem czasu czekać cały dzień, aż odbierzesz. Więc zmodyfikowałem telefon, aby dzwonił co jakiś czas i odtwarzał nagranie. Nie musisz nic mówić. Słuchaj tylko moich poleceń. Ten głos to Ed. Ed Sheeran? Jesteś w garażu, co znaczy, że próbujesz użyć motocykla Rinko. A teraz nie wiesz, gdzie znaleźć wonny olej z zaświatów. Mówiłem ci już, KK, ale pewnie zapomniałeś. Mam rację? Sprycia, po całym wieku. Znajdziesz olej w miejscach, w których zakłócenia z zaświatów są szczególnie silne. Tam, gdzie widać, jak zaświaty przenikają do naszego świata. Te miejsca powinny być widoczne gołym okiem. No idź szukać, bez odbioru. Ale mądrala, nie? Masz pojęcie, gdzie szukać? Jeszcze nie. Znajdźmy dobry punkt obserwacyjny i rozejrzyjmy się. Najlepszy widok będzie z budynku agencji nieruchomości Mitake. Czy Ed zazwyczaj porozumiewa się przy pomocy nagrań? Przeważnie. Czasami całe tygodnie nie rozmawia z nikim twarzą w twarz. Pewnego razu chciałem zmusić go do gadania, więc powiedziałem, że czai się za nim ninja. I co? Zadziałało? Gówno. Nie, ale później wysłał mi 20-minutowe nagranie poświęcone ninja. Dobra, wyleźliśmy i teraz co? Misja ukończona, giganci. Uda się na dach budynku. Dobra. No to ten słuchajcie, to jest 30 minut, tak, więc odcinek jak najbardziej lightowy i taki by mógł być. Nie mówię tylko o motorze. Kiedyś zbudowałem. Idealny czas na to. Że wolałaby raczej umrzeć niż złapać zamiotłe. No i pięknie. I sobie zapiszemy i już potem będziemy sobie lecieć dalej. Taki sobotni, krótki odcineczek. Będziecie mieli dwa filmiki, bo jeden będzie z Hogwarta, drugi będzie z właśnie z Tokio, więc i tak będziecie musicie być zadowoleni. Dobra. Widzicie, to i tak musimy te mgiełki tutaj podkrywać w tą przynajmniej. No, także kupa mgieł nam zostaje do odkrywania.
Ale misja giganci, myślę, tutaj. Czwarty rozdział już mamy. Giganci zrobiliśmy i teraz czarna wieża. Ciekawe, ile jest rozdziałów. Tego nie wie nikt. Zapisujemy grę, bo to jest najważniejsze. Póki co. Także czyta się i do zobaczenia na live'ach. Pewnie z Jedi'a. Bye.